Moi drodzy, widzimy się codziennie na live'ach, ale ten dzisiejszy live to nie jest taki jak zwykle. Chcę poświęcić tych kilka minut tylko jednemu bardzo ważnemu tematowi. Tematowi, którym żyje internet co najmniej od wczoraj. Wszyscy widzimy, że coraz większa część naszego życia przenosi się do internetu. Dorośli jakoś nad tym zazwyczaj potrafią zapanować, ale dzieci i młodzież, zwłaszcza młodsza młodzież, są narażeni na bardzo różne zdarzenia, na bardzo różne pułapki, które w sieci występują. I to dotyczy przede wszystkim właśnie ich, chociaż oczywiście przestrzec trzeba wszystkich. Wczoraj usłyszeliśmy historię człowieka, który według wszelkiego prawdopodobieństwa wykorzystywał swoją sławę zbudowaną na internecie do tego, aby krzywdzić nieletnie dziewczyny. Słuchajcie, to jest naprawdę coś tak okropnego, że musimy wszyscy, na czele z państwem polskim, ale nie tylko, z różnymi organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, zrobić wszystko, aby zapobiegać tego typu zachowaniom patocelebrytów. Nie waham się użyć tego sformułowania. To są naprawdę patocelebryci, ludzie, którzy w tak ohydny sposób wykorzystują swoją popularność, swoją rozpoznawalność w internecie. To naprawdę coś okropnego. Nie jest też wykluczone, że te ujawnione informacje to jest wierzchołek góry lodowej. To, co się dzieje na internetowych czatach, jest chronione przez prawo prywatności. No i z tego względu nie wszyscy naokoło mogą wiedzieć, że ktoś z dzieci, z młodych ludzi jest akurat w danym momencie krzywdzony. Ta najnowsza afera właśnie z tym pseudocelebrytą, z pseudocelebrytami z internetu nie wyszłaby na jaw, gdyby nie zgłoszenie ofiar. Ale chcę wam też obiecać, że nie zostawimy tej sprawy. Jako rodzic i jako premier uważam, że państwo polskie musi tutaj również zrobić wszystko, aby zachowując oczywiście prywatność i respektując prywatność, jednak chronić również przede wszystkim dzieci i młodych ludzi przed traumą, przed zdarzeniami, które mają swój początek w internecie, ale później w życiu realnym odciskają swoje piętno na całe życie tych młodych ludzi. I dlatego bardzo mocno będziemy działać w tym zakresie, aby zapobiegać wszelkim takim zdarzeniom. Nie ma zgody w państwie polskim na pedofilię, nie ma zgody na takie patocelebryckie zachowania w internecie. To jest działanie zwyrodnialców i będziemy starali się je wykorzenić maksymalnie skutecznie, jak tylko się da. I nie interesuje mnie tutaj żadna opinia salonu warszawskiego, celebrytów. Wiem, jakie tam mają zdanie na ten temat. Poleciłem służbie i wszystkim służbom zająć się natychmiast tą sprawą. Oczekuję szybkich i stanowczych działań w tym temacie. Ostrzegam wszystkich, którzy chcą krzywdzić dzieci, krzywdzić młodych ludzi. Spotka was kara, spotka was najbardziej dotkliwa kara, jaka tylko jest przewidziana w polskim prawie. Wzmacniam też zespół dyżurnet.pl, który do tej pory zajmował się przede wszystkim zgłoszeniami dotyczącymi treści pedofilskich. Stworzymy tam specjalny punkt kontaktowy dla młodych ludzi i apeluję do wszystkich młodych ludzi. Będzie tam zagwarantowana pełna anonimowość, pełne respektowanie, wszelkie respektowanie zasad ochrony prywatności. Ale zgłaszajcie wszystkie takie przypadki, aby w zarodku niszczyć takich zwyrodnialców, którzy pojawiają się w sieci, takich złoczyńców, którzy tak naprawdę w haniebny sposób wykorzystują dzieci, wykorzystują młodych ludzi. Sam przeprowadzę dzisiaj wieczorem rozmowę z moimi dziećmi, akurat są w podobnym wieku, są w takim wieku, o jakim dzisiaj mowa. Bardzo się o nie boję, bardzo się o nie troszczę. I jestem przekonany, że wszyscy rodzice zrobią to dla dobra swoich dzieci. A każdy młody człowiek
może zgłosić takie podejrzenia czy zachowania, które widzi w sieci, licząc na profesjonalne potraktowanie, licząc na poszanowanie godności i poszanowanie prywatności. Na koniec apel właśnie do młodych ludzi. Bądźcie rozważni. Bardzo, bardzo was o to proszę. W sieci są też źli ludzie. Tak jak na ulicach można spotkać niestety czasami złoczyńców, złych ludzi, tak samo w sieci. Do rodziców i opiekunów mam natomiast taką prośbę, aby przeprowadzili właśnie te rozmowy ze swoimi dziećmi, z młodymi ludźmi, żeby możliwie szybko ograniczać, wyłapywać przede wszystkim te różne patologiczne zachowania w sieci. Czy da się je całkowicie wyeliminować? Pewnie nie, w życiu codziennym, w życiu realnym, poza internetem też widzimy cały czas występujące przestępstwa i patologie. Jesteśmy realistami, ale ograniczmy je, błagam, do absolutnego minimum. Możemy to zrobić razem. My zwiększymy natychmiast dostęp we wszystkich tych serwisach, portalach. Poleciłem też panu ministrowi cyfryzacji, aby wykorzystał NASK do tego i jak najszerzej potraktował możliwość dostępu dla młodych ludzi do zgłoszeń, do informacji. Państwo polskie na pewno stanie na wysokości zadania. Jestem też do pełnej dyspozycji wszystkich zainteresowanych stron, bo tylko razem tak naprawdę możemy zapobiec takim realnym zagrożeniom. Możemy zapobiec pojawianiu się tego typu zwyrodnialców w sieci. Bądźcie czujni, bądźcie ostrożni. Bardzo, bardzo was o to proszę. Dziękuję. Jeżeli uważasz ten materiał za wartościowy i chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał.